Poczytaj mi, proszę, strach. Na wierzchołku jednej góry stały zamku, pyszne mury, dach czerwono malowany, duże okna, białe ściany. Nikt nie zgadnął, nikt nie wiedział, co też tam za kadłuk siedział. A że siedział, pewna jest. Gospodarz jeden miał dwóch synów. Jednemu imię było Walek, drugiemu Wojtek. Walek był jak wszyscy ludzie. Rozumiał to, co i drudzy. Ale prochu by nie wymyślił. Zwano go jednakże mądrym, dlatego, że miał brata niezmiernie głupiego. Głupi Wojtek na żaden raz nie mógł zrozumieć, co to znaczy strach. Ile razy słyszał mówiącego starszego brata, że tu i ówdzie był w strachu, wypytywał go natrętnie, ale wszystkich tłumaczeń nieraz pojąć nie umiał. Znudzony i gniewny, mądry Walek umyślił sobie, że go raz strachu znać nauczy. Jednego ciemnego jesiennego wieczora ojciec posłał głuptasa do karczmy po gorzałkę. Walek wiedział, że dla skrócenia drogi chodził on zawsze przez cmentarz. Korzystając wtedy z pory, wymknął się cichaczem z chaty, uczernił twarz całą sadzami, okrył się na głowę czerwoną spódnicą matczyną, a wziąwszy w gębę skrzącym węgiel, stanął na samej ścieżce, środkiem cmentarza wydeptanej. Niezadługo nadszedł Wojtek, w kaczmie trochę zakropiony, a widząc postać na swej drodze stojącą, zawołał z daleka. Hej, że noty, z ogniem w pysku. Usuń się ze ścieżki na stronę, bo nie będę ci las w błoto. Ale Walek zamiast się usunąć, jęknął tylko jak mógł najokropniej. Głuchyś czy co? wrzasnął zbliżając się głupiec. Zejdź mi z drogi, a jak nie chcesz, to cię tak zamaluję, że fajczysko ci wyleci. Mądry brat pomyślał sobie przecież. Tak i ty w końcu ucieczesz. I jęknąwszy jeszcze straszniej, rozciapieżył obie ręce, szedł prosto, jakby chciał go schwycić. Ale się mimo rozumu piekielnie ten raz oszukał. Wojtek, co miał uciekać, podniósłszy w górę swój kij dębowy, rzucił się obce z nastracha i począł grzmocić nielitośnie. Mądrali w tym niespodziewanym popłochu, węgiel wpadł z zębów do gęby. Piekąc go w gardziel i dławiąc. Ryczał więc, nie mogąc mówić, jak prawdziwy potępieniec. Uplątaży się spódnicą, upadł, uciekając w błoto, że zanim węgiel z gęby wydostał i dał się poznać Wojtkowi, wziął pewnie swoje stokijów. Wojtek, skoro poznał brata, począł go serdecznie przepraszać, chociaż się nie mógł wydziwić, skąd i po co wziął mu się w głowie takie głupstwa. Zgrzytając zębami z ciekłości i bólu, ledwie się dowlókł słuczony Waldek do domu. Skoro ojciec zobaczył, co się z jego mądrym synem stało, porwał za batok okrutnisty i byłby nim porządnie głupiego oborzu, gdyby ten nie uciekł wcześniej na wyszki i nie wyciągnął drabiny za sobą. Nazajusz, niebogi walek rozchorował się na dobre, że mu krew puszczać i boki mańkami całe obstawiać musieli. Ojciec zaś zajął się z tą, ku głupiemu Wojtkowi tak nieubłaganym gniewem, że nie chcąc, jak mówił, próżno batoka psuć na jego oślim grzbiecie, wygnał go z domu na cztery wiatry, żeby go bieda rozumu nauczyła. Na próżno matka, która jak to zwykle matki, najbardziej głupiego syna ala miłowała, płacąc przyciniała się za ulubieńcem. Musiał zabrawszy manatki i mieszek spory z grosiwem, od matki dany wędrować z chałupy w świat. Mój Boże, mój Boże jedyny medytował po drodze. Tatuś jak psa precz wygnali za co, Że mnie mógł nie mógł ni razu poznać stracha. Oj, żeby toż gdzie tego stracha spotkać? Na drugi tydzień wędrówki swojej zaszedł głupi Wojtek na południe do jednej karczmy. Kiedy go zaczęli pytać, dokąd i po co wędruje, Opowiedział szczerym sercem, że sam nie wie dokąd idzie, a szukać poznać, gdzie stracha. Co żyło, buchło śmiechem na te słowa, nie wiedząc, czy to głupiec, czy frant. Kaczmas zaś klepiąc po ramieniu rzekł: No, przyjacielu, jeśli ci o to tylko idzie, nic łatwiejszego, jak tu poznać strach. Widzisz Hen na górze ten ogromny zamek? Od Bóg wie, jak już dawna stoi on pustkami bo przed strachami żywa duża, mieszkać się w nim boi. Idzieś i ciekaw stracha, tam spać, a będziesz go miał dosyć. Już ci, że pójdę, kiedy tak, odpowiedział Wojtek. A jeżeli tam stracha naprawdę poznam, zapłacę wam uczciwą, za dobrą radę. Musicie mi tylko zanieść co jezipić, bo pić, ponadto znudziłbym się, czuwając przez noc całą. Ludziej kacz masz, sam widząc, że on naprawdę się wybiera, rzucili żarty i jeli przekładać, żeby nie narażał próżno młodego życia, bo już nie jeden zuch taki za ich pamięci przepadł w zamku na wieki. Ale Wojtek ani sobie mówić nie dał, a im bardziej strachem przerazić go chcieli, tym więcej się cieszył, że go pozna. Nie mogąc odwieźć głupiego zuchwałego przedsięwzięcia, czyniając mu kwoli, folii, zanieśli przed wieczorem do zamku drewna całą noc. Parę kiełbas, parę kiszek, Potężną rękę kartofli ze szperką, a wreszcie flaszkę jedną i drugą gorzałki. Wojtek Pewny, że głodu mieć nie będzie, pożegnał się wieczorem odradzających w karczmie towarzyszy i poszedł wesół na samotny nocleg. W przestwornym jednym pokoju na ogromnym kominie rozniecił sobie ognia, a przysunęwszy do niego krzesło szerokie i stół, postawił na nim wszystkie swoje zapasy. Potem zapaliwszy fajkę i wyciągnęwszy się wygodnie na krześle, przysłuchiwał się, pół drzemiąc, wichrowi wiżdżącemu w czeluściach tak żałośnie i przeraźliwie, że każdemu innemu włos na głowie by powstały. Raz po raz popił kieliszek gorzałki, wreszcie i jeść mu się zachciało. Zabrał się tedy do gospodarstwa. Postawił rynkę z kartoflami na ogień, a kiełbasy przywiązawszy do drewnianego rożenka, zaczął je zwolna przypiekać kiedy w najlepsze kartofle skwierczeć, a z tuż wonny kapać, poczynał. Lecę! Dał się w głębi komina słyszeć głos straszliwy. Kam do licha! Czekaj chwilkę, niech wieczerzy z ognia zdejmę, odpowiedział głośno Wojtek, zestawiając rynkę pod stół i kładąc na niej swój rożenek. No teraz leć sobie, kiedy chcesz. Zaszumiało coś wzdłuż komina i na rozpalone ognisko upadło człuków człowieka, Człowiek czego ciała, od stóp aż do pasa, jakby tylko co przecięte, bo jeszcze krwią są czące. Wojtek, niezmieszany wcale, widząc, że mu ogień przygasza, pochwycił je obie za nogi i poza siebie przerzucił. Łatwiejszy sobie, chciał już po, no, na nowo wieczerzę nastawić, aż ten — Lecę! ozwało się w kominie po raz drugi. — „Lec sobie, kiedy chcesz, na złamanie karku! odpowiedział głupiec. Zły, że mu spokojnie zjeść nie dadzą. Tą razą na ognisko zleciało drugie półczłeka ze straszną brodatą głową, w której krwawe, ogromne ruszały się oczy. Wojtek i to za pierwszym przerzucił, gdy za chwilkę poczekawszy, nic komin nie posłyszał, stawił znów rynkę i rożenek w ogień. Bez żadnych więc przeszkody dosmażył swoich par perek, i dopiek kiełbasy, a wyłożywszy wszystko na misę, postawił na stole. Wtem gdy się za czymś obejrzał, ujrzał, że z obu onych połów wzrósł się cały, wysoki, barczysty, strogiego wejrzenia człowiek, który milcząc stał za jego krzesłem. Ho ho, kolego. A cóż to tak stoisz, niby trusia? Weź sobie drugie krzesło i siadaj z za stół. Nie lubię kiedy sam jem, żeby mi kto głodny w gębę patrzył. Straszny człowiek wziął krzesło i usiadł w nim milcząc, ale do jadła się nie brał. Wojtek co trochę ujadł, to obracając się do niego z prośbą, wreszcie widząc, że to próżno, obrażony, niech niechał go w pokoju i pałaszował, co Bóg dał. A licz kiedy ostatnią łyżkę z ostatnim kęsem kiełbasy miał już do ust kłaść, milczący gość ozwał się ponuro. Jadłeś sam? Dajże teraz mnie. Nie chciałeś, kiedy ja cię prosił. Zjedźże teraz, psignuj, kiedyś głodny. Odrzekł rezolutnie Wojtek, połykając resztę strawy. Czekaj zaraz, ja tutaj z ciebie zrobię pieczeń. Zaryczało straszydło, zrywając się do niego pomału. Pomału, bratku, pomału. Jakżeś to ty może ten strach? He? To czemuż, że taki głupi, że nie jesz, kiedy ci dają? Ja już całe dwie niedziele włóczę się, żeby cię poznać, a nie było za czym widzę kiedyś taki kiep. Zaraz ty mnie tutaj poznasz, wrzasnął strach i porwał Wojtka za gardło, ale i Wojtek nie dał sobie bezkarnie pluć w kaszę. Jak huknął raz i drugi pięścią po strasznym gbie, ogłupieni potępieniec padł na ziemię jako kłoda drzewa. Głupiec powalenemu siadł na piersi i trzymając mu swój kozik na grdyce pytał. Ano, bratuniu, kto z nas mocniejszy? Widzisz, na co ci twój sążeń się zdał? Cóż mi dasz teraz, żeby cię żywo wypuścił? Dam ci skarb wielki, o jakim nie śniłeś, ale nie za to, żebyś mnie puścił, tylko żeś mnie zamógł. Bo przez to zbawiłeś mnie od mąk, które od stu lat znosiłem. Byłem ja kiedyś tu panem, a przy tym okrutnym siłaczem, kogo zaś wyzwawszy, przemógłem, na wpół piło go, piłą go przeżynałem. Za to, co noc mnie diabli teraz piłowali, aż póki nie znalazłby się ktoś, co by nade mną wziął górę. Miałbyś też tego dokazał, gdybyś mi oddał ostatni kęs Twego jadła, bo bym pożarł z nim wszystką Twoją siłę. No, a teraz pójdź za mną wziąć nagrodę, którąś zarobił. Wojtek szedł wtedy za strachem aż do ogromnej piwnicy, gdzie było pełno srebra, złota i drogich kamieni. Wybawiony potępieniec pozwolił mu brać stąd, co zechce. A Wojtek brał też, ile unieść tylko zdołał. Od blasku zaś tylu najkosztowniejszych klejnoty. Tak mu rozjaśniło się w głowie, że wybierał samo złoto i klejnoty, choć przedtem jako żywo nic z tego wszystkiego nie widział. Obładowawszy się dobrze, chciał podziękować swemu dobradziejowi, ale ten już gdzieś zniknął. To i tak dobrze, nie będę mu się kłaniał. Pomyślał schardziały głupiec i wyszedł z zamku wlekąc się jak mógł pod ciężarem swej zdobyczy. Kiedy powrócił do karczmy, gdzie go ciekawo, gawić jak cudo, jakie witała, nie był to już wczorajszy Wojtek. Na ludz, wypytywania ludzkie mało odpowiedział, skarżąc się, że go strach zbił strasznie, także ledwo z życiem ujść zdołał. Karczmarzowi, chociaż obiecał, nic za wczorajszą radę nie dał, a nejąwszy pod wodę, kazał się wieźć nie do chałupy, jeno do miasta, gdzie jako pan zaczął żyć sobie. Za niedługo kupił piękne dobra, wystawił w nich w pyszny pałac, ożenił się ze śliczną hrabianką, dawał obiady najlepsze w całej okolicy i słynął aż do śmierci pod imieniem Mądrego Wojciecha. Dwie dziurki w nosie i skończyło się. Zapraszam, subskrybujcie kanał, poczytaj mi prosie.